Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego bloga. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, ale ja nadal ciężko trenuję. Przez te święta nie zamierzam robić dłuższej przerwy w treningach, czy mocno odpuszczać dietę. Oczywiście w Wigilię, normalną, polską, tradycyjną Wigilię, pozwolę sobie na małe co nieco, na barszczyk z uszkami i jakiegoś torsza, bo to są moje ulubione potrawy na święta. I pierwszy dzień świąt pewnie już wrócę jakby do swojej diety, pójdę też na trening, z tego względu, że już poczyniłem plany na najbliższe starty. Bardzo bym chciał wystartować na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii w maju. Taki jest plan. W chwili obecnej jakby czekam na odpowiedź federacji, czy będę miał taką możliwość, żeby pojechać i wystartować. Co do treningu, tak jak Wam wspominałem w moim poprzednim odcinku wideobloga, cały czas trenuję nowym systemem, treningiem obwodowym z powtórzeniami negatywnymi i eksplozywnymi. Jestem w tym momencie po 6 tygodniu tego treningu. Jakie doświadczenia, jakie spostrzeżenia, to bym chciał Wam pokrótce powiedzieć. Na pewno, jak widać po zdjęciach, które również zamieściłem w moim dzienniku treningowym, jakoś na bardzo duży plus, jeśli chodzi o ten trening, jakość masy mięśniowej, również redukcja tkanki tłuszczowej. Może po zdjęciach do końca tego aż tak nie widać, natomiast rano jak wstaję, to naprawdę kurczę, talia osa. Co nie? Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Nie powiem, bardzo ciężki trening, ale polecam każdemu. Wspominałem już gdzieś wcześniej, chyba na Facebooku u siebie, że do tej pory myślałem, że taki trening, który buduje masę mięśniową przy równoczesnym jakby spalaniu tkanki tłuszczowej, nie istnieje, no, ale wydaje mi się, że jednak istnieje. I ten trening, który robię do tej pory, no, jest tego doskonałym przykładem. Być może jakby nie odzwierciedla się to w moim przypadku w przełożeniu na wagę samą w sobie, na cyferki, ale ja sam widzę po sobie, jak sylwetka się zmienia, a dla mnie to jest jakby najbardziej istotne. Zresztą trener, z którym teraz współpracuję, jasno mi to nakreślił, że jemu też nie chodzi o to, żebym budował masę mięśniową za wszelką cenę. Tym bardziej, że startuję, mam plany startować w swojej kategorii do 85 kg, więc jakby 10 kg, no to już jest maksymalna masa mięśniowa, jaką chciałbym uzyskać, że tak powiem, w off-seasonie, czyli maksymalnie ważyć 95, a na ten moment ważę 93, ale jest to naprawdę bardzo dobra jakość i myślę, że te 8 kg jakbym miał zrzucić w tym momencie do 85 kg, no to będzie żyleta. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Są już plany na następny cykl treningowy. Nadal mam kontynuować ten trening obwodowy 3 razy w tygodniu, z tym, że ja go tutaj lekko modyfikuję i trenuję po prostu co drugi dzień, więc w ciągu 8 dni wypadają mi 4 treningi. W ten sposób na razie trenuję, bo zauważyłem, że mogę się zregenerować na tyle, że jestem w stanie wykonywać ten trening. Natomiast już dostałem wskazówki od trenera, że będziemy zmieniali już od tego tygodnia. Myślę, że we wtorek zrobię pierwszy trening. Już tutaj odpuścimy powtórzenia negatywne i skupimy się już na takiej fazie dwusekundowej, ekscentrycznej, dwusekundowej, pozytywnej, co ma mi pozwolić na zwiększenie dosyć znacznie ciężarów, jakie będę używał.
No i same te powtórzenia negatywne, które wykonywałem przez ostatnie 6 tygodni, na pewno przełożą się na siłę, bo sam już to po sobie widzę, że przy konkretnych jakichś tam ćwiczeniach, czy to przy przysiadach, czy przy wyciskaniu nogami, czy na barki jakieś wyciskania, gdzie już z dosyć sporym ciężarem operuję i jestem go w stanie naprawdę bardzo mocno kontrolować w fazie negatywnej, a jeśli nie będę musiał jakby mieć takiego wysiłku w tej fazie ekscentrycznej, 4-sekundowej, a skrócę ją do 2 sekund, to na pewno ten ciężar pójdzie maksymalnie w górę i taki jest plan, żeby po tych 6 tygodniach przystymulować mięśnie w nieco inny sposób, więc na pewno też Was będę informował na bieżąco, jak to wygląda. Polecam każdemu ten trening, z tym, że no tutaj podstawowym warunkiem jest to, że no musicie trenować w takich porach, gdzie na siłowni jest naprawdę bardzo mało osób. Ja specjalnie musiałem zmienić swój czas treningowy i zacząłem trenować rano, gdzie zazwyczaj trenowałem wieczorami zawsze, odkąd pamiętam, chyba od 15 lat, czy od 16 lat, odkąd trenuję. Teraz trenuję rano po jednym posiłku, poprzez co też ta siła u mnie no, nie jest taka jak po tych 4-5 posiłkach, ale myślę, że to znowu się przekłada na lepszą jakość, jako że trenuję tylko po pierwszym posiłku. Ten metabolizm naprawdę bardzo mocno jest przyspieszony w tym momencie. Jest on na tyle przyspieszony, że w ciągu tygodnia 2 razy pozwalam sobie na cheat meal'e, a mimo to jakość jaka jest, taka jest i naprawdę odpowiada mi bardzo ten trening. Kochani, na sam koniec, korzystając z okazji, bo pewnie następnego wideobloga zrobię, no może przed nowym rokiem, jeśli mi się uda, bo chciałbym takiego zrobić, takiego podsumowującego 2013 rok, ale na ten moment chciałbym wszystkim, szczególnie moim tutaj kolegom z SFD, złożyć Wam wszystkim życzenia wesołych świąt, dużo miłości, przede wszystkim szczęścia, zdrowia, aby was unikały, aby was po prostu, żebyście nie mieli żadnej kontuzji, bo ja tej kontuzji w tym roku miałem aż zanadto i wiem, jak to potrafi, kurczę, zepsuć wszystko, więc życzę Wam przede wszystkim zdrowia, dużo siły, uśmiechu, miłości, wesołych świąt, kochani, i do usłyszenia następnym razem.